trzeba przede wszystkim powiedzieć, że dzisiaj sądy są w dużym stopniu niestety zależne od partii rządzącej, od polityki, dlatego że rozpoczął się ten proces od niestety, ale zawłaszczenia przez partię rządzącą Trybunału Konstytucyjnego, a to jest najważniejszy sąd Rzeczpospolitej, sprawdzający zgodność ustaw z konstytucją, z ustawą zasadniczą, a potem zaczął się proces przejmowania następnych elementów sądownictwa, że przypomnę o chociażby Krajowej Radzie Sądownictwa. Wydaje mi się, że największą bolączką naszego systemu sądowniczego jest to, że na samym początku, po transformacji, nie przeprowadziliśmy takiej reformy, jaką przeprowadziły inne kraje. Na przykład w byłym NRD 80% składu sędziowskiego przeszła w stan spoczynku. U nas te osoby do dzisiaj ferują wyroki, uważają siebie za nadzwyczajną kastę. Ja nie twierdzę, że każdy sędzia jest zły, ale uważam, że ten system powinien być ulepszony. Pan minister Ziobro tak ręcznie steruje sądami, że mimo że wielu sędziów, a gro ich, to porządni, mądrzy ludzie wydający wyroki zgodnie ze swoim sumieniem i wiedzą, to prezesi w wielu sądach zostali mianowani, pomijając od szczebla rejonowego, zostaje się sądem, zostaje się, bo jest się znajomym, szefem sądu okręgowego. Znaczy, nic się, znaczy tak się zmieniło, że swoi ludzie są w tej chwili w wielu miejscach i w wielu sądach ludźmi pana Ziobry, którzy po prostu wykonują niestety wiele poleceń politycznych, a nie merytorycznych. Dzwoniłby, dzwoniłby ktoś do Gdańska i by się pytał o instrukcję z Warszawy, jaki wyrok ma wydać, bo tak było za waszych rządów. Szybko skończył karierę ten Szybko pan skończył karierę, ale sam fakt, że w ogóle sędzia mógł wpaść na pomysł taki, że oczekiwał na instrukcję z gór, z Warszawy, to już tylko mówi o tym, jakie wtedy panowały właśnie obyczaje za waszych czasów.